Popatrzmy, co my tutaj mamy. Piękna łopatka. Jest troszeczkę tłuszczyku. Nie ma żadnych skór, chrząstek. Elegancko, więc możemy zaczynać. Cześć, witam na kanale Gotowanie jest proste. Dzisiaj przygotujemy łopatkę na trudne czasy. Kroję mięso na plastry grubości około 2 cm. Następnie pokroję je w paski. A teraz już w taką ładną, dużą kostkę. Tak, żeby po ugotowaniu była odpowiednia, nie za mała, nie za duża. O właśnie, coś takiego. Rozkładam pokrojoną łopatkę i przyprawiam solą. Przyprawię ją dokładnie, natrę tą solą mięso i zostawię na 12 godzin, może nawet troszeczkę dłużej, tak żeby wyciągnąć nadmiar wody z mięsa. Jeśli masz delikatne dłonie, polecam założyć rękawiczki, bo może troszkę szczypać. Zasolone mięso przekładam do miski, przykrywam folią spożywczą i do lodówki na te 12 godzin. A teraz sprawdzimy, ile jest mięsa w mięsie, czyli jak dużo puści wody. I okazuje się, że nic, więc dobre mięsko. Zanim mięso pójdzie do słoików, przyprawiam majerankiem. Papryka czerwona, słodka. Bardzo lubię, więc daję. I czosnek suszony, miks różnych czosnków. Dlatego suszony, bo świeży nie zawsze jest pewny. Może być lekko popsuty i później zepsuje nam całe danie. I oczywiście pieprz czarny, świeżo zmielony, żeby było z kopytem. Mięso wkładam do słoików, nie upycham pełno, tylko do tego miejsca, do tego zgięcia, tak żeby mi nie wywaliło podczas gotowania. Łopatkę będę pasteryzował w wodzie, wlewam wodę do wysokości tego zgięcia i od momentu zagotowania gotuję przez 2 godziny, tak żeby mięso w miarę doszło, żeby było miękkie, żeby się nie popsuło, żeby nie było surowe. Do słoików, do mięsa nie dodaję żadnej wody, żadnego tłuszczu, oleju, tylko porządnie upycham, wybijając nadmiar powietrza. Przypomnę, tak do tej wysokości, do tego rantu. Gwint słoika wycieram dokładnie ręcznikiem papierowym, żeby był suchutki. Są szkoły, gdzie twierdzą, że dobrze jest posmarować jakimś tłuszczem, olejem. Nie wiem, ja tego nie praktykowałem. Więc nie mówię, że nie. Ja wycieram do sucha. A ty jak robisz? Smarujesz czy nie? Napisz mi w komentarzu. Nakładam wieczko i dokręcam w miarę mocno. Nie na maksa. Sprawdzam przy okazji, czy wieczko nie puszcza. Ok, wiadomo, że wieczko nie nadaje się. Szykuję garnek, ściereczka bawełniana, woda na 3/4 wysokości słoika i od momentu zagotowania gotuję przez 2 godziny. Zobaczcie, tak to właśnie wygląda. Domowa pasteryzacja. W garku woda 3/4 słoika. Gotuję powolutku na małym ogniu. Czas pasteryzowania minął. Wyciągam gorące słoiki z piękną łopatką i dokręcam na maksa. Odwracam i zostawiam do całkowitego ostygnięcia. I tak po kolei z każdym słoikiem.
najpierw dokręcam na maksa i odwracam i zostawiam do rozstygnięcia. Czyż to nie wygląda pięknie? Mięso zapasteryzowane w sosie własnym. Polski Ład nas goni, a my damy radę. Kolejny dzień rano, sprawdzam jak wygląda. Pięknie ostygnięte. Widać tłuszczyk ładnie zawykowane. Wchowam w takim razie do lodówki. I za chwilę wam pokażę, jak wygląda, jak postoi troszeczkę w lodówce. Proszę bardzo, tak wygląda łopatka w słoiku, w sosie własnym, zapasteryzowana na trudne czasy. Jeśli lubisz takie przetwory słoikowe, u góry po prawej stronie pojawi się link. Słoiki pełne smaku. Znajdziesz tam fajne przepisy na karkówkę w słoiku, na smarowidło. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!